Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku będziemy robić wyżerkę dla nowych kur. Dzisiaj już posprzątaliśmy też trochę tutaj dla kur wybiegi. Tak samo tutaj w środku w szklarni. Posprzątaliśmy też w środku w gniazdach, bo niektóre kury tutaj robiły kupę. Proszę bardzo, tutaj sobie chodzą. My zrobimy wyżerkę, wpuścimy je i pokażemy wam, jak jedzą. Więc co, będziemy widzieli się za chwilę po cięciu, jak tutaj całe korytko będzie zapełnione. Ok, jesteśmy już po chwili. Jak widzicie, tak wygląda korytko. W środku są ziemniaczki różne takie. Zrobiliśmy im jeszcze trochę trawa, pokrzywa. Mają jeszcze trochę pszenicy rzucone na to. No i co, zapraszamy teraz kury i zaraz pokażemy, jak będą jeść. Kury już są. Jak widać, chyba im się podoba, bo wszystkie tutaj prawie są zainteresowane tym. Najpierw muszą przejść przez tą warstwę trawy, żeby tam się dostać do lepszego. Tutaj wszystko mają, czysta woda, jest wszystko wymienione. Tutaj jeszcze mają też ziarno. A tutaj wyżerka. O, tam kurco widać, spodobał się arbuz. Mają trochę arbuza też, proszę bardzo. O, bardzo fajnie. Tutaj trochę ziemniaczka. No i niech jedzą wszystkie. Tutaj gniazda, tak jak mówiłem wcześniej, są wszystkie wyczyszczone. Tutaj są te jajka wrzucone, żeby tutaj wiedziały, gdzie nosić. Nie podoba mi się tutaj tylko ta jedna rzecz, że tutaj śpią, ale to będzie trzeba coś zrobić. Tutaj zostało jeszcze trochę trawy, ale to już im się wrzuci później do kompostu, żeby miały. A teraz muszą się tutaj zająć wyżerką. Kury sobie jakoś radzą, jak widać. Ale chyba mają zapchane już dupki. Bo aż takiego apetytu nie mają. Ale na pewno tutaj z czasem wszystko zniknie. Więc co, będę już powoli kończył ten odcinek. Nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji i miłym komentarzu. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Siema!